Jesteśmy po spotkaniu takim jajeczku Solidarności Walczącej z okazji Zmartwychwstania Pańskiego. No bardzo dziękuję, że byliśmy tutaj, że mogliśmy się zbliżyć do siebie, powiedzieć o sprawach politycznych, ale wielu ludzi Solidarności Walczącej jest poza nami, bo są starsi albo nie mogli być tutaj. Wszystkich ich serdecznie pozdrawiamy, szczególnie z ziemi jeleniogórskiej, bo to kawałek jest, a tam była bardzo spora grupa naszych działaczy. Bardzo ich serdecznie pozdrawiamy z okolic Jeleniej Góry, z Lubania, z tych miast wokół Jeleniej Góry, z Kamiennej Góry też, z różnych tam tych miasteczek, które Dolny Śląsk wspierał nas bardzo mocno. Był jednym z pierwszych tych udziałowców tej Solidarności Walczącej, która troszeczkę przyczyniła się do zmiany Polski. Bardzo wszystkim dziękuję i składam najlepsze życzenia, serdeczne życzenia spokoju, miłości i takiego uszanowania między nami wszystkimi. Bardzo dziękuję. Wielką środę we Wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia odbyło się przedświąteczne spotkanie członków i sympatyków Solidarności Walczącej. Przed poczęstunkiem składającym się z charakterystycznych wielkanocnych potraw był czas na przemówienia i życzenia. No jesteśmy właśnie, jak mówił ksiądz, tutaj przeddzień takiego wydarzenia ludzkiego, bożego i wydarzenia takiego kosmicznego też. I tak uczestniczymy w tym procesie już od ponad 2000 lat, a dłużej, mimo że miliony lat, jako cząstka życia, cząstka świadomości. I wtedy Pan Jezus nam dał takie przykazanie, takie zwariowane wydaje się przykazanie miłości. Powiedział nam, że mamy się kochać, że to jest główne przykazanie Jego. I to przykazanie właściwie wydawało się takie, no nawet powiedział, że mamy kochać nieprzyjaciół. Wydawało się na zdrowy rozsądek, no przecież jak? Jak tak w ogóle można? To było coś jakby takiego no, nieoczekiwanego i takiego mało racjonalnego wydaje się. Bo każdy z nas ma dbać o siebie, o rodzinę, o tego, ale mamy się kochać. Mamy się kochać wszyscy. Nie tylko tak jak dawniej w żydowstwie było, że bliźni to twój brat Żyd, tak? Ale tutaj każdy. Nie ma Greka, potem parę lat później powiedział święty Paweł, nie ma Greka, nie ma Rzymianina, nie ma niewolnika, nie ma kobiety, nie ma niewiasty, nie ma mężczyzny. Wszyscy mamy się kochać, tak? I w końcu to przykazanie, wielkie przykazanie miłości doprowadziło Pana Jezusa, może nie to przykazanie, ale całe Jego życie doprowadziło na krzyż. No i potem jest ta nasza wiara w zmartwychwstanie. A tego przykazania jakimś takim społecznym kontynuatorem, takim społecznym przekazem jest ta nasza wielka polska solidarność. Jest to słowo solidarność, bo to jest dalszy ciąg tego kochać mam ja się z księdzem, z tobą, z wami wszystkimi mamy się kochać, ty ze mną i tak dalej. Jest to wzajemne zobowiązanie takie personalne, osobiste. A ten pomysł solidarności to bierze się z rozszerzenia tego przekazania na grupy społeczne, na narody, na różne jakby na zbiorowości, na potężne zbiorowości. Mamy być solidarni, my bogaci z tymi biednymi, ale i ci biedni z bogatymi. My czarni z białymi, my biali z czarnymi i tak dalej. Tak? W różnych układach to jest to przykazanie miłości, tylko rozszerzone na inne jakby obszary, na szersze obszary. I zawsze jest taka groźba, a gdzie będzie krzyż? A gdzie będzie, bo Pan Jezus z tym swoim przykazaniem miłości poszedł na krzyż. Gdzie jest nasz krzyż i gdzie jest nasze zmartwychwstanie? Dobra, to jest takim, z takim pytaniem Państwa zostawiam. Dobrze? To jest przykazanie, krzyż, zmartwychwstanie. Pomyślmy nad tym głęboko. I módlmy się, żeby ten krzyż był lekki, a zmartwychwstanie wspaniałe. Bardzo Państwu dziękuję.
Tradycja spotkań z okazji świąt wielkanocnych kultywowana była od lat. Jednak dopiero wejście do Sejmu Kornela Morawieckiego ożywiło te spotkania. Ten sukces, odczytywany jako zwieńczenie wieloletnich działań, bardzo uaktywnił byłych członków organizacji. Już prawie tradycją stało się wspólne fotografowanie Kornela Morawieckiego ze swoimi kolegami i koleżankami w towarzystwie ich wnuków i wnuczek. To spotkanie było do tego świetną okazją.